Witaj, drogi widzu. Dzisiejszy filmik nosi tytuł Nie wystarczy żałować za grzechy. Odnosi się do osoby Judasza. Judasza, który powinien przypominać każdemu z nas o tym, że nie wystarczy w życiu żałować za swoje grzechy i zdrady. Trzeba jeszcze bowiem oprócz tego pokładać szczerą ufność w Bożym miłosierdziu. Bez tego człowiek nie jest w stanie przyjąć do swojego serca łaski Bożej. Brak ufności w Boże miłosierdzie, w to, że Pan Bóg przebaczyć nam może naprawdę wszystko, blokuje bowiem działanie Bożego miłosierdzia i nie może ono przez to obdarować pełnią Bożej łaski duszy grzesznika. Brak ufności w Bożą miłość, w miłosierdzie Boże, rani Boga dużo bardziej niż jakikolwiek grzech ciężki. Kto nie wierzy w nieograniczoną i bezwarunkową miłość Boga do człowieka, zaprzecza podstawowej prawdzie dotyczącej głębi istoty Bożej. Zaprzecza prawdzie, że Bóg jest miłością, a serce Boga to źródło miłosiernej miłości. Miłości, która kocha człowieka pomimo jego słabości i grzechów. Miłości, która kocha swoje stworzenia, swoje dzieci ponad wszystko.